Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale. Jak widzicie, jesteśmy na kolejnej mapie Unfair Nether tym razem. Odnalazłem kilka fajnych map Unfair i myślę, że teraz będę je ogrywał na swoim kanale. Więc co, zostawcie jeszcze łapkę w górę, jak jesteśmy na początku tego materiału. I przygotujcie się naprawdę na dużą dawkę emocji, bo na pewno będzie ich dosyć dużo. I od czego zaczynamy? Mamy tutaj skrzynkę, mamy dwie jakieś połowy tutaj. Jedne są takie grzyby, drugie są takie grzyby. Żwir? Gdzie? Aha, fajnie. Fajnie się zaczyna. Ale czuję, że coś z tym trzeba zrobić. Czekajcie. Open the chest. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś wyjście. Tutaj mamy... Jak skoczymy, to zginiemy. Tutaj jest jakiś przycisk. Aha, tak samo nas zabija. Fajnie. Tutaj nigdzie nie możemy wyskoczyć. Chociaż tutaj możemy skakać normalnie. Ja mogę zabrać u ciebie głowę? Kurczę, standardem powinno być to, że da się zabierać głowy. Według mnie tutaj guzik będzie gdzieś skitrany, bo wątpię, żeby to było otwieranie skrzynki. W sensie spróbujemy. To się wydaje w ogóle podejrzanie krótkie. Ja nie mam Optifine'a teraz załączonego, ale tam jest jakaś tabliczka z jakimś przyciskiem, kurczę. Kurde! Co my tu mamy? Really, why did you just open it? NBT to tags. Jeżeli mnie to zabije, to... Nie, nie zabiło mnie. Ale do czego to możemy użyć? Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Powiem wam, że nie widziałem nigdzie gameplay z tej mapki. To jest najgorsze. Pierwszy raz tak naprawdę zainstalowałem mapkę, do której nie ma gameplayów. Drugi raz. Była jedna, której nie skończyłem z farmą, ale ona była według mnie troszeczkę pobugowana. Natomiast tutaj odpaliłem ją nawet na dobrej wersji 1.16.5. Link do mapki macie w opisie, tak by the way. Pytanie, czy co mi da ten papier? Czy ja mogę z tym papierem tutaj skoczyć sobie jakoś? Nie mogę. Ale muszę go według mnie po coś wziąć. Tutaj coś jest. Bo tutaj da się teoretycznie, dałoby się, wiecie, na to wspiąć i wspiąć się tutaj. Chyba, że się nie da. O! Nie no, nie gadajcie, że to jest takie proste. Wiecie co, ja chciałem tutaj mieć co najmniej 10 minut gameplaya, ale jeżeli będziemy szli w tym tempie, to ja to przejdę, kurczę, w, nie wiem, 5 minut. W ogóle, dzisiaj też nie ma kamerki, ponieważ po prostu mi się zniszczyła, właściwie aparat. Być może na kolejnym odcinku będę już go miał. Ej, nie. Co my tu mamy? Finish game? Daj. Nie, my tutaj nie mamy instant health'a. Kurde. A było tak dobrze. No cóż. O. Jest. Chyba się uda. Congratulations on completing it. Welcome to the end of the map. Also, will be greatly appreciated. No to fajnie, skończyliśmy kurczę tę mapkę. Wiecie co, była ona dosyć krótka, to było 5 minut rozgrywki. Więc może troszeczkę sobie pogadamy teraz. Zrobimy taką luźniejszą część tej mapeczki. Gdzie mnie w ogóle
wytepało. Nie wiem. Zrobimy luźniejszą część tego odcineczka, około 5 minut zwykłej paplaniny, bo jest trochę rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim, ostatnio, jak pewnie zauważyliście, odcinki pojawiały się troszeczkę rzadziej. O! Damy sobie Game Mode Spectator. Odcinki pojawiały się troszeczkę rzadziej. Ja byłem szczerze. Jest to spowodowane tym po prostu, że mam dużo teraz nauki w szkole i nie mam zbytnio czasu robić dłuższych filmów. To jest też powód, dla którego wybrałem jednak mimo wszystko, wiecie co, tę krótszą mapkę. Bo miałem do wyboru dwie mapki tak naprawdę. I powiem wam szczerze, że wybrałem tą mapkę, która wydawała mi się krótsza. Chciałem jakby w miarę możliwości szybko zrobić krótki odcinek. Chciałem po prostu, wiecie, zrobić coś i żeby na kanale nie było takiej przerwy. Natomiast tutaj minusem jest też pogoda, która akurat u mnie robi się coraz ładniejsza i spędzam więcej czasu na dworze. Z tego też powodu po prostu muszę automatycznie spędzać mniej czasu przed komputerem. Z tego powodu też montaż tych filmów się nieco pogorszy. Natomiast mam nadzieję, że to nie będzie jakoś dużą przeszkodą dla was. Chodzi mi po prostu o to, że filmy nadal będę nagrywał. Aczkolwiek będą one nagrywane rzadziej i będą one krótsze. Ale mam nadzieję, że nie będą gorsze. No i co? Odnośnie Survivala mam gdzieś nagrany odcinek. Chciałem go wrzucić w tym tygodniu, tak szczerze, ale z racji, że go mam pociętego na 200 kawałków i tam jest materiału jeszcze na dwa odcinki, to ja to sobie podzielę, wrzucę kiedy indziej. A teraz tak naprawdę zajmę się wstawianiem map Unfair, bo to jest po prostu szybsze. Na to spędzam mniej czasu. No chyba, że wiecie, jest jakaś trudniejsza mapka, to wtedy automatycznie spędzę więcej czasu. Swoją drogą, ciekawie zbudowana mapeczka. Powiemy, że tutaj gratki dla autora. Aczkolwiek jest, wiecie co, jak pogracie sobie dłużej w mapki Unfair, to zobaczycie, że one mają podobne mechanizmy. Tutaj mówię o tym akurat o końcowej zagadce, bo powiem, że tutaj na początku, chociaż nie było też mega trudne, jakby tutaj byłem się w stanie domyślić, że coś jest z tym nie tak. Jakby już, jak tutaj się wypróbuje wszystkie możliwości i odkryje się to drzewo, no to tu jest już dalej po prostu proste. A to, że akurat ta zagadka końcowa, to ona jest powielana w co drugiej mapie Unfair, więc powiem wam szczerze, że po prostu to nie ma sensu już robienie takich zagadek, tak totalnie, totalnie szczerze. No i co mogę więcej powiedzieć? Bardzo fajna mapka, gratki dla autora. Jeżeli miałbym ją ocenić w skali od 1 do 10, to bym gdzieś dał jej 5 na 10. Jakby jest fajnie zbudowana. Widzę tutaj nawet sposób, w jaki została ona zbudowana, bo została ona pierw tutaj zbudowana, następnie tutaj zostało wklejone obszar i mapka została w to wklejona. Natomiast jeżeli miałbym być szczery, to mapka jest trochę za krótka i trochę zbyt prosta. Jakby tutaj wam powiem totalnie szczerze, że oczekiwałem jednak czegoś trudniejszego, jakiegoś większego wyzwania i miałem jednak nadzieję, wiecie, że to będzie troszeczkę dłuższe. Przez to, że jest krótka, to jest tylko 5 na 10, aczkolwiek bardzo fajnie jest ona zrobiona.
Same te, wiecie, terytorium też jest fajne, chociaż można było ją zbudować w prawdziwym Netherze. Jakby to by bardziej odpowiadało do nazwy tej mapki. A teraz jako taki bonusik na koniec dla cierpliwych, którzy zostali do końca przez 5 minut mojej paplaniny, to weźmiemy sobie gamę modę Creative i skoczymy stąd. Zrobimy wiadro. Zmienię sobie water i weźmiemy sobie survivala. Game mode survival. Aż mi się przypomina jeden odcinek z tego miasta. Nie wiem, czy oglądaliście. Nagrałem kiedyś odcinek z miasta takiego w Minecrafcie, gdzie waliłem wiadro. I tam totalnie powiem wam szczerze, że walnąłem za pierwszym razem to wiadro. Natomiast tutaj szczerze, problem z waleniem tego wiadra jest taki, że tutaj może mi się nie udać. Jakby wtedy miałem większy, lepszy refleks. Teraz wiecie, ja od kilku dni w ogóle nie grałem w Minecrafta i refleks mi się znacznie pogorszył, więc trzeba będzie spróbować. Jakby trzymajcie za mnie kciuki, zostawcie łapkę w górę. Może wasze łapki w górę mi pomogą. Więc co, walimy wiadro. Kurde. Aż wiecie co, spróbuję drugi raz. Game mode, creative. Game mode, creative. Spróbuję drugi raz. Tylko po to tak naprawdę, żeby udowodnić sobie, że jednak dam radę. Ja tutaj gdzieś jest to wiadro, czy... Nie. No to próbujemy drugi i ostatni raz i myślę, że będziemy mogli skończyć ten odcinek. Jakby wiecie co, to nie jest już sam fakt, że chciałem dobić do 10 minut. Jest po prostu chciałem, żeby ten odcinek jednak, wiecie, nie trwał 5 minut, bo to z kolei, wiecie, 5 minut to troszeczkę za krótko. Dobra, uwaga, 3. 2, 1, skaczemy. Kurde, nie udało się. No cóż, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcineczku już niebawem. Cześć!